No to zaczynamy. Pierwszy rzut. Thank you.
Cicho, Lusia. Ten już fajny, nie? No, także jak widzicie, w takim miejscu się w marcu poławia u mnie klenie. Stary port. Pomosty naszykowane na kajaki, łódki, rowery wodne. No i właśnie przy tych pomostach stoją sobie w marcu klenie. Jest to dość nietypowe łowienie kleni, ponieważ tutaj się nie biega, nie szuka się ich. One generalnie trzymają się tych pomostów, więc przy pomostach się je po prostu łowi. A wystarczy w jednym miejscu kilka minut cierpliwie rzucać. One po prostu tu pływają, więc w końcu jakiś się musi trafić. Dużo pytań dostaję pod filmami odnośnie sprzętu. Kijek Mikado X-Float 240 cm długości, 2,8 g, kołowrotek Daiwa Ninja. No i żyłeczka 0,16, cieniutko.
woblerki własnej produkcji. Jak wcześniej na filmie widzieliście, działają. Troszeczkę teraz wiaterek się pokazał. Wcześniej go nie było. Niestety ten woblerek jest do ustawienia, ale to nie dzisiaj, szkoda czasu. No robi się naprawdę zimno. Spróbujemy jeszcze na takiego malucha oklejanego folią aluminiową. Już pokazuję wielkie czerwone oko. Jest dość mocno przeciążony właśnie na takie warunki, żeby można było sobie nim swobodnie rzucić. No i oczywiście moja towarzyszka, która bez kija by się zanudziła. No i rzucamy, zwijamy. Będzie ok. No dobra, wracam do poprzedniego miejsca. Tutaj osą. Może się jeszcze... O, ale był strzał. Prosił wiatr śmieci niestety. Mam wrażenie, że to troszeczkę skręca. Ajajajajaj. Łohohohoho. Poszedł za osą, ale niedobrze zastał. Nie są dzisiaj zdecydowane do agresywnego brania i to dlatego tak podskubują. O, już coś. No i tak to wygląda. Cierpliwie rzucamy, zwijamy. Nasz się któryś w końcu skusi. No właśnie się skusił i to nie jest mały.
ładnie kijek pracuje. No taki dość przyjemny ten klenior. Proszę bardzo. Osa zadziałała. Taki rybek. Chyba największy dzisiaj, więc go zmierzę. 31,5. Oj, 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 dobra, 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 już. O, wypiął się na malutką oskę. Jeszcze raz pokażemy klucha do wody. Niech rośnie. Pięknie. No i walczymy dalej. I tak to właśnie wygląda. Co ciekawe, pierwsze puknięcia są na granicy pomostów. Natomiast bardzo długo idą za przynętą i biorą dopiero tu pomiędzy, albo wręcz już przy brzegu. Muszę przyznać, że woda bardzo zimna jeszcze. Koleżanka się domaga rzucenia. Wiaterek trochę zelżał, to może. Może jeszcze coś się trafi. Gdyby całkiem przestał wiec, to spróbowałbym głębiej. Ajajajajajaj. Ten miał ochotę poskubać. No ale jak widać, osy działają. Ale widać było, mam nadzieję, że się nagrało, jak na szczytówce pstrykał. I te pstrykania właśnie tak się kończą, że jest zacięty od zewnątrz. Za jeden grotik, pszczółka działa. Ohohohohoho, jaki żywy, ohohohoho. Dobrze, zaraz pójdziesz do wody. Taki rybek. Kolejny.
i do wody. I mój biedny piesek, który potrzebuje zabawy. Na jutro zapowiadają zdecydowanie lepszą pogodę. Przede wszystkim ma nie być tego wiatru. I ma być więcej słoneczka. Natomiast jutro nie będę miał szansy przyjść na chlenie, ponieważ wybieram się na targi Rybomanii do Sosnowca. Oczywiście postaram się nagrać, postaram się nagrać dla Was film z targów. Ale żeby nie było, nie jadę tylko oglądać sprzętu. Jadę w konkretnym celu. Chciałem po prostu zakupić przy okazji targów nową wędkę. Ach, piękny strzał. No i tak właśnie biorą. Kolejny rybek zacięty od zewnątrz, ale ten już taki, a nie, ma w pyszczku jedną kotwicę, to ta druga na zewnątrz. O, taka pszczółka, taki rybek, proszę bardzo, wraca do wody. O. Jeszcze jedna zmiana i będę kończył powoli, bo naprawdę robi się bardzo zimno. Schowam bąbla. Próbuję jeszcze na taką rybkę. Też dwie kotwiczki. Trochę głębiej nurkuję. Oj, już go coś chapało. Ale to tak jak mówię, no to nie są takie typowe strzały. Aj.
No i jest. Ohohohohoho. Maleństwo. Super mały. No, ten ładnie strzelił, kotwica w pysku. Wyhaczony. Może zapozuje, zapozował. Oczywiście lunka musi być na pierwszym planie. Płynie do wody. Ładnie poszedł. Tym razem się udało wciąć rybkę. No taki grubasek. Taki grubasek jego mość. Trzasną właśnie te, no tutaj muszę delikatnie się koledze biło. O właśnie, proszę bardzo, przynęta rybka do wody i ucieka. Te duże bardzo tak właśnie agresywnie, ładnie się wcinają. I na tym, myślę, zakończymy dzisiaj wyprawę. Bo już jest mi po prostu zimno, także do zobaczenia jutro na targach rybomania w Sosnowcu. Pozdrawiam malowniczego starego portu. Do usłyszenia, do zobaczenia.